congratulations on the win. How happy are you with your performance out there? Jak jesteś zadowolony z twojego wystąpienia? Jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że skończyło się przez poddanie i dowiedziałem się, że to była druga omoplata w UFC. I'm so happy because that's the second in the history of UFC omoplata and finished, so I'm so happy. How much do you practice that in camp? Jak dużo trenowałeś tego? Bez, że od 7 lat. Since 7 years. What was it? Since 7 years here, we practiced that. Was that something you practiced primarily against wrestlers in this fight in particular? Czy trenowałeś to specjalnie tylko dla wrestlerów? Szczerze to w ogóle tego nie trenowałem, to wyszło spontanicznie przez to, że gdzieś wywodzę się z BJJ. Honestly, I haven't practiced that at all. That was kind of like spontaneous because of his background with Brazilian Jiu-Jitsu. Were you surprised when you got it? Yeah, absolutely. What was the game plan coming in for Arden? Jaki był twój pomysł? Mieliśmy się bić w stójce. Yeah, he's supposed to be actually fight like punching fight, yeah. He didn't have the mind that like a grand game. I'm assuming your game plan, you didn't want to go to the ground with him, correct? Nie chciałeś iść do parteru? Nie chciałem, ale byłem gdzieś przygotowany, że obali mnie, ale moje założenie to nie był parter. Yeah, definitely he got the grand game in the mind, but his idea and his game plan was the punching fight. I guess it was an impressive win. How soon till he wants to get back in there, and are there any names that make sense for him? Czy masz jakieś inne imiona i kiedy chciałbyś zacząć następną walkę? Pod koniec roku imion na razie nie mam. Staram się być coraz lepszy i bić się na coraz lepszych galach. Yeah, he don't have any names in mind, but definitely he want to show up best performance what he could on the end of the year. Powiedz, że nie spieszę się z tym, bo jestem młody, ale nawet jeżeli nie mam walk, to dalej ciężko trenuję. Even he's not the fight in mind, but he's going to be like on a solid training, and he's still young, so hopefully he's going to show his best performance on next fight. Well, it was a pretty darn good performance. Are there things in the fight that he was maybe upset with today that he didn't think worked? Czegoś niezadowolony podczas tej walki teraz? No oczywiście, no, dostałem jeden knockdown, po którym znalazłem się na ziemi. No i generalnie za dużo zbierałem w stójce. Yeah, he actually had one punch on him, so he wasn't happy with that. But yeah, definitely he's going to improve next time. Do you celebrate tonight or when you go home? Czy świętujesz dzisiaj? Tonight. A submission like that puts you on the shortlist for like a post-fight bonus. Is that something you think about? Czy myślałeś o tym, że będziesz miał z tego tytułu bonus walki, bo za ten rodzaj poddania? Nie spodziewałem się tego, ale będzie to bardzo miłe. That's gonna be a good surprise for us. And a bigger celebration. Yeah. Even bigger. Yeah. Będzie, są zaproszeni. Yeah, you're invited, guys. I'm not pulling for you. Okay, that's all. Thank you. Thank you. Thank you.